Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Хорошо. Dobra, to było chyba tędy. Zdaje się. Hopsa, hopsa. Ciągnij ta dropsa. Poszli, kurwa! Na wojnę! Jeden asasyn przeciwko... Kurwa... Iluś tam. Może jest 50? Może mniej. Nie, mniej pewnie. W sumie nie liczyłem, nie? Kurwa. To co, najpierw tako chyba, nie? Tako. Hopsa, hopsa. Zapierdalamy na sam szczyt. Głupie skurwysyny chcą w pierdol. O, pseudo balkonik. Czy co to kurwa jest? Nie wiadomo. Tryb, tryb, tryb. No dawaj, 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 Czesiek, dawaj. No i co będzie teraz? O! A to peszek. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić. Pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. Twoje działania wskazują na coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. Pokój z tobą, Altairze. Tamponem w pizdę. Już się budzimy. Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Oj ta. Wstawaj, chuju. Czas na jakąś imprezkę. Jakiś słodki burdel. Pewnie jest u was jasno, jak skurwysyn, albo ciemno. A w tym pomieszczeniu pewnie jest
Zajebiście jasno. Jasno. To co? Co innego? Na łóżko można? Jeszcze nie. Co my jeszcze mamy? Kurwa, to jakoś jasno. Co jest, kurwa? Podoba mi się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na tatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze, ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. Dobra, idziemy spać, kurwa. Nie da się? Jeszcze nie. Raczej nie jeszcze. Dobra, biegnij, kurwa, nadbiec się nie da, ja pierdolę. Wkurwia mnie to. Co, do łóżka może? Chodź, da. Idą fiuty. Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. A to, dzięki chuju, brodaty, z mchem, w dupie. Niech to szlak, zamknęli drzwi. Jak więzienie, kurwa, co ty myślałeś? Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy, cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko, używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości. Ale to nie takie proste. I nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał. Idź, kurwa, cymbale jebany. Idziemy do naszej machiny, kurwa, machinerii. Radzieckiej w pizdu na korbkę. Dobra, to co, kurwa, teraz? Wspomnienie? Proszę przestać grać na zwłokę i uaktywnić wspomnienie, panie Miles. Czekaj, które to wspomnienie było? Kontynuuj. Wybierał, jeszcze się gdzieś jebnę na czymś. Dobrze sprawdza się przy odpieraniu ataku kilku przeciwników. Co ty niego powiesz? Ja żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Altairze, pamiętasz, w imię czego walczę? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak jest!
Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety...